dzień dobry w takim niezbyt eleganckim stanie, ale no jak poszło, to poszło na całego i rozłożyło mnie. I powiem szczerze, że nawet bym się dzisiaj nie zawahał nagrywać, ale idę do lekarza. Idę do lekarza, więc i tak musiałem wstać z tego wyra, i tak się ogolić, ogarnąć, bo mówię, no przecież nie pójdę, nie będę kobiety straszył. Więc, że tak powiem, Janusz gotowy na wizytę. Ale do wizyty mam jeszcze trochę czasu, więc mówię, póki wstałem i jeszcze mam odrobinę tej takiej energii i siły, to wykorzystam to, odezwę się do Was celem wyjaśnienia, że no na razie mnie nie będzie. Nie wiem ile, wiecie, to jest, u mnie jest tak, jak zacznę tam terapię lekową normalnie, nie wiem co ona mi przepisze, bo na pewno coś na zatoki, bo czuję, że są zapchane niesamowicie. Natomiast jak wezmę te wszystkie leki, które mi przepisze i wyleżę się, to jest kwestia czasem nawet dnia, dwóch i ja jestem już taki, wiecie, ready, nie? Ale jeżeli no ja będę latać, no to będzie źle. No to ta moja, że tak powiem, ten mój proces leczenia będzie dużo dłuższy. Więc wezmę dzisiaj od niej całą tą machinę leków. Od razu odwiedzam takie, kupię co mam kupić i wskakuję do łóżka. Ja będę po prostu ten, kurczę, mamy już niecałe dwa tygodnie do Wigilii. Ja muszę po prostu jeszcze w domu sporo zrobić. Więc potrzebuję być pełen energii. Ale no cóż zrobisz, pogoda za oknem plucha, u mnie plucha, 3 stopnie na plusie, że tak powiem, przepraszam, tak mi gardło boli, że hej, oczywiście mam kawczana, bo wczoraj to nawet kawczan mi nie wchodził. Dzisiaj jakoś tak wstałem, może dlatego, że wiedziałem, że do Was przyjdę, to wujek kawczan nagle się pojawił, ta ochota się pojawiła, tak, więc wiecie, w towarzystwie raźniej, fajniej. No ale plucha. Wczoraj jeszcze się zdecydowałem wyruszyć do pracy i to był mój błąd, bo chyba tylko sobie dołożyłem. To powiem tyle. No plucha, padało obrzydliwie. Po prostu cały ten śnieg, który tak ładnie spadł, ładnie wyglądał, no to się zrobiło brzydko. Dziadostwo. Po prostu śniegu prawie nie ma. No po prostu dramat. Ale mam tutaj kilka pozycji, które nabyłem, a jednej nie przyniosłem całej, mam tylko część. Ojejku, jejku, no dobra, ale to już zaraz do tego przejdziemy, bo mam odwiedzony Auchan i odwiedzony Action i powiem szczerze, że coś tam się kupiło. No najbliżej mam Action, to może od tego zacznijmy. Wziąłem kilka pozycji zapachowych, chodzi o te aerozole do urządzenia psikającego, bo się trafiły świąteczne. Także widzicie, wszystkie te, które wcześniej obskakiwałem w swojej okolicy, nic specjalnego nie było. A tutaj proszę nagle, Action się trafiło. Mam dość słaby węch, znaczy no przez zatkane zatoki, tak, no to jest normalne, czuć czuję, ale myślę, że to nie jest to, co wczoraj czułem. Mówię, w tą noc się pogorszyło zdecydowanie. Piękny, subtelny zapach, powiem tak, jego atutem jest to, że ma drzewo sandałowe, a ja tego typu zapachy i klimaty uwielbiam, dlatego od razu, że tak powiem, wczoraj wpadł w mój nos i... No co mogę powiedzieć, dlatego wziąłem, a po 7 zł 95 groszy, no to umówmy się. I pachnie, pachnie, pasuje do urządzenia Airwicka oryginalnego, do urządzenia Glade'a. Ja mam akurat urządzenia Glade'owskie, mimo tego, że te Airwicka nowe są bardzo ładne, takie wiecie, estetyczne, takie nowoczesne, natomiast dla mnie bez sensu jest wydawać teraz kasę tylko po to, żeby kupić modniejszy. Jak mam Glade'a, które działają bez problemu i ten, jak się rozpadnie, no to wtedy będzie potrzeba zakupu. Na ten moment, mimo tego, że tamte troszeczkę lepiej wyglądają, nie mam zamiaru tego zmieniać. Happy Holidays, bergamotka i orange. Tutaj, w tym zapachu, chyba myślę, że ta bergamotka najwięcej robi, bo te wszystkie orange, nie orange, cytrusy, to tak średnio mi w tych zapachach. Niektóre pasują, niektóre nie.
No, ale ta bergamotka, no czy powiem tak, powiedział tu brzydko na listę. Połączenie właśnie bergamotki i ten cytrus daje taki, ten orange daje takiej świeżości, takiego, nie wiem jak to powiedzieć. No, ale zapach po prostu cudowny. Cudowny, jakbyście byli w Action, to naprawdę polecam. No, przepiękne zapachy. Ten po prostu mega, mega. Ojejku, no coś niesamowitego. Zapach superancki. No i takie klasyczne jabłko i cynamon. Powiem tak. Mi jabłko i cynamon średnio pasuje, jeżeli chodzi o zapachy, dlatego że jakoś tak mnie to nie wzrusza. Natomiast ten wczoraj, nie wiem ci. On nie jest taki, za przeproszeniem, śmierdzący. Tylko wręcz bym powiedział, że on jest taki ciepły. I tutaj, jeżeli mam powiedzieć szczerze, jabłko i cynamon dość średnio przypomina. Bynajmniej te, które ja znam, te oryginalne, czy z Aerobika, czy z Glada, czy coś tam. Tam, za przeproszeniem, to jest oczywiście moja opinia. Ja to już, a zresztą mi to kuzynka powiedziała, że faktycznie trochę racji masz. Tamte zapachy trochę mi podjeżdżają ogórkiem kiszonym. Ja, sorry, ja wiem, że może się mylę. I to nie, że teraz w tym stanie tak czuję, tylko normalnie, przecież to tamte święta i w ogóle. Tamte zapachy, jabłko i cynamon, no, mi podjeżdżają ogórkiem kiszonym. Albo co najmniej takim słoikiem po ogórkach. Bo wiecie, czasem niektóre słoiki nawet po umyciu, jak wsadzisz nosa, to no, pachną tymi ogórkami kiszonymi, nie? No właśnie, i tam ja wyczuwam taką nutę w tamtych zapachach. Naprawdę, no po prostu a z Ambipura nawet wąchałem. No który bym zapachy nie wziął, pachnie mi ogórem. Przepraszam, ja nie wiem czemu. Tutaj tego nie ma. Tutaj to bardzo taki przyjemny, ciepły, aromatyczny zapach. Można powiedzieć, kojarzący się z czystym, ciepłym domem. No, coś takiego. Także bardzo przyjemne. Co ja wam mogę powiedzieć? No, super. Oczywiście, no z tych wszystkich trzech. No tutaj to jest ten element, bo jest drzewo sandałowe, daje taki ten, ale najfajniejszy, no to ten. To w ogóle bez porównania. To jest po prostu superancki. Tak, tam ciężko będzie fokusować, bo aparat trochę głupieje, bo z tyłu lampki, tutaj światło, tutaj coś się zmienia i tak wiecie. No ten to pasujący w ogóle do salonu, dużego pokoju. Myślę, że jakby tak goście wpadli, taki zapach czuli, to byliby zadowoleni. Oczywiście patrzyłem, czy coś takiego może jest do kontaktu też, czy coś, ale nie było. Natomiast jak to Action zrobiło mi bardzo dobrze. Bez podtekstów. Bo już tam czuję, że Lucyna ma jakieś tam ale. Słuchajcie. Jak wiecie, ostatnio po poszukiwaniu tych wszystkich zapachów mówiłem wprost, że potrzebuję czegoś waniliowego, ciastkowego, takiego wiecie, innego, nie? I trafiłem na wanilię za małe pieniądze wkład do tego urządzenia. I powiem tak, mam tutaj w pokoju, tam na dole, jak się wchodzi, to pięknie pachnie wanilią. I oczywiście aż na przedpokój ten zapach wychodzi, więc superancko. Za 12 zł, więc naprawdę się opłaca. Wsiadł na zapas, także ten mam na zapas, a tamten siedzi w kontakcie, a jeszcze dwa inne schowane są w szafce. Nie przynosiłem wszystkich, bo bez sensu. Ale jak już byłem za takie pieniądze, to mnie wezmę na zapas, póki są. A że ja wanilię uwielbiam, to mnie cały rok może pachnieć wanilią, nie tylko w okresie jesienno-zimowym. Więc tak, to kurczę, powiem wam, że tak mnie boli głowa przez te zatoki, że głowa mała. No, także zapach cudowny, naprawdę. Jakby ktoś potrzebował waniliowe, to ta wanilia jest najlepsza na ten moment, bo w ogóle kiedyś, ileś lat temu, wanilia, która była w ogóle cudowna, kochana, i ja nie rozumiem, czemu oni to wycofali, bo ja sam osobiście kupowałem po 7 sztuk tych wkładów i pamiętam, nawet zdarzało się przepłacać. To była wanilia z pieczoną gruszką. Słuchajcie, jaki to był zapach. Ja cały czas go mam w głowie, ja go czuję w nosie, ale to był taki zapach, po prostu, jejku, no, co ja wam mogę powiedzieć? Najlepszy po prostu pod słońcem. I go wzięli, kurczę, wycofali. No, szukałem potem, wiecie, na internetach, nie na internetach, ale już nic nie było, więc. Więc brzydko mi zrobili.
No i tutaj, kurczę, wziąłem tylko opakowanie, żeby wam pokazać, że to wersja świąteczna. Hello. W małym okienku Janusz. Jak w tej takiej ramce, co się stawia na tym, no, na komodzie. Tak, to jest taka wersja zimowa. Ten tester to mi za dużo nie powie. Dobra, to tak, zrobimy przerwę, bo i tak muszę zrobić przerwę techniczną. Także za chwilę. Dobrze. Witam po przerwie technicznej z powrotem. Przepraszam, takie przerwy się mogą zdarzać, bo to jest wyższa konieczność. Także to było w tym. Też oczywiście w kolorze różowym, jak te ich standardowe zapachy różowe, przepięknie pachnące. Ten zapach, to powiem tak, jak dla mnie, to jest połączenie tego różowego zapachu, który nieraz kupowałem i wam pokazywałem, i dodania po prostu do tej wersji zapachowej zapachu mandarynek, cukierków. Ja bym to tak nazwał. Bo jest świeżo, słodko, cytrusowy. Tak bym to nazwał. Także wziąłem, bo to wersja świąteczna, więc mówię, a dobrze, niech w tym kibelku pachnie, że tak powiem. Świętami. Natomiast czy bym wrócił? Nie. Nie, dlatego, że zbyt bardzo czuć tę zwykłą ich różową wersję klasyczną, którą ja zresztą na co dzień mam. Więc no, bardzo podobny zapach. Raczej liczyłem, że to będzie coś bardziej innego. Taka różnorodność, nie, żeby była. No niestety się pomyliłem. Także tyle, jeżeli chodzi o... A nie, jeszcze żelki. Wziąłem takie żelki. Szczerze, trochę mi kolor skusił. Natomiast w smaku są byle jakie. Jak brałem, te truskawkowe miały smak, coca-colowe miały fajny smak, a te są takie byle jak. Bardziej bym powiedział, że właśnie robią efekt wizualny, taki wiecie, wow, niż smakowy. Ale oczywiście to jest moja opinia, to ktoś inny może ugryźć i powie, wow, jak pyszne, nie? Więc oczywiście ja tego tutaj nie krytykuję. Zachęcam, ktoś ma ochotę sobie kupić, spróbować, bardzo proszę, no być może to są twoje smaki. I pachnie mi tu ciastkami, jeszcze, że tak powiem. Jesteś, kurczę, ci cały czas zapachy, ja nie wiem. Odpaliłem tę świecę, to są, jak to się nazywa? Karmelowa, bo to, co pachnie ciastkami i ma ten knot, co strzela jak w kominku. Boże, jaki to jest zapach. Jaki to jest zapach, ja po prostu siedziałem i miałem cały czas ochotę na słodkie. Był taki zapach, jakby ktoś piekł ciasto, ciastkę, jakieś coś w tym stylu w chałupie. I po prostu, no taką miałem ochotę na słodkie. Może być to niebezpieczne. Opiję, bo tak mnie gardło boli. Masakrycznie. No, no to tyle z Actiona, teraz przejdziemy do Auchan. W Auchan to ja tak naprawdę byłem tylko jako osoba towarzysząca. Więc przeszedłem sobie tam wszelkie półki. Oczywiście coś kupiłem jeszcze, czego nie mogę wam pokazać, bo to kwestie prezentowe. Natomiast tak, do domu stricte pod kątem świąt to nic tam nie kupowałem. Będę tutaj raczej kupował gdzieś stacjonarnie. Ale wziąłem tam, bo w fajnej cenie. A ja lubię ten sernik. Ja wiem, że to koło sernika, jak to się mówi, nawet nie leżało. I ma tę tablicę Mendelejewa, ale ten smak ja uwielbiam. I może być bez galaretki, sam ten środek ja po prostu uwielbiam. To jest ten sernik na zimno, taki wiecie, ten znany. Ja pamiętam, jak pierwszy raz w życiu go robiłem. To miałem tę foremkę taką nieszczelną. No i co, no wiecie. Wlałem tę masę zmiksowaną do tej blaszki, ładnie łyżeczką ułożyłem, zalałem galaretką taką już chłodną i wsadziłem do lodówki. I oczywiście co, no położyłem na samą górę i potem ku mojemu zdziwieniu, a byłem tak zły, wiecie czemu, bo to była lodówka już po umyciu na święta. Bo tak, bo ja to tylko na święta robię. serniczek. I kurczę, było to nieszczelne i cała ta galaretka się wylała na lodówkę. Wszystkie półki od góry do dołu były w galaretce, która po prostu co, no... Zsiadła się. Byłem tak zły, że po prostu głowa mała. I od tamtej pory bardzo się pilnuję i nawet potrafię to zrobić nie w tej tortownicy nieszczelnej, tylko normalnie w takim kwadratowym pojemniczku i też jest ok. To jest dla mnie do domu, to wiecie.
to nie idzie na pokaz. Ja ani kucharzem, ani cukiernikiem, piekarzem nie jestem, więc jak u mnie nie wyjdzie, to tragedii nie ma. No, mój kół się popycnął. Od tego gadania. Jeszcze bardziej. Wziąłem tego Cifa. Co prawda mam mega sprawdzone produkty z Action do łazienki, z Biedronki, te ich biedronkowe. Więc jakby ja nie jestem za tym, żeby przepłacać za środki. Natomiast ten w Auchan był w bardzo dobrej cenie, dlatego go wziąłem. Bo ogólnie rzecz biorąc, to mi go poleciła kuzynka, mówi ty, no na psik everybody zrobione, nie? Że tak wszystko ładnie schodzi, elegancko. Ale jak patrzyłem, to po 19 zł, po 20 pary, ja mówię, nie no, przecież nie dam tyle za ten środek, zwłaszcza, że to ja z Action za 7,95 kupuję elegancki i wszystko myję. Więc mówię, dobra, ale że był na promocji, to wziąłem. I tutaj jestem sam nawet łagodny zapach i faktycznie jest bardzo łagodny zapach. Taki subtelny, ale wiecie co? Dużo cytrusów, dużo cytrusów. I tak bym powiedział, że mega czystość. Ja przepraszam, ja tak wszystko porównuję do czystości, natomiast naprawdę większość zapachów tak jest konstruowana, nie? Więc myślę, że jak będzie się utrzymywał tak jak ten z Action chociażby po umyciu łazienki i będzie się wchodziło, będzie się czuło chociaż przez godzinę, dwie ten zapach, to jest super. Zapach naprawdę czysta, higieniczna łazienka. Przepraszam. No nie, chyba znowu będzie przerwa techniczna zaraz. Chyba, że wytrzymam chwilę i zaraz kończę. Też trafiłem na promocję w Auchan właśnie na tę piankę z Xiai. Ja mam aktualnie tę, tylko że już mi się kończył, tak mam końcóweczkę tam. Bardzo dobry produkt, 12 zł. Nie trzeba wydawać po 50 na znane, bo ta naprawdę raz, że bardzo myje twarz. Przecież ja codziennie mam SPF 50, więc to każdy, kto używa SPF-a, doskonale wie, że ciężko się go zmywa. Więc tutaj nie ma problemu. Dwie pompki, trzy, czasem trzy biorę, jak mam ochotę na taką, wiecie, większą pianę i taki, wiecie, taki wieczorny relaks dla siebie, nie? Także jak mam taką ochotę, to tak to wygląda. No, no to jest bardzo, bardzo dobra. Też ma taki łagodny, subtelny, kosmetyczny zapach. Ale taki delikatny, że prawie niewyczuwalny, więc no to jest też... No kwestia tego, że no nie będzie jakoś mocno pod ten, podrażny, tak wiadomo, że wszystkie te perfumowane produkty no to mają trochę do siebie to, że potrafią podrażniać, natomiast ten naprawdę, no przecież ja codziennie golę tutaj twarz i to nie powoduje czerwonego, nie nic. Także to pokazuję. A jeszcze kawka. Nie było mojej, nie było tej kremy, bo to jest duża paczka. To jest kilogram czy ponad kilogram? Nie, no kilogram. Po 45 zł była, więc to jest naprawdę dobra cena, ale nie było tej mojej krema. Ale mówię, dobra, no nie ma kremy, no to wezmę to, no skoro krema mi smakowała, to może i ta mi posmakuje, tak? Zwłaszcza, że ta kwasowość jest bardzo mała, intensywność dość spora, więc mówię, dobra, no słuchajcie, spróbujemy, no już nie umrę, tak? Jak ten, jak będzie mi mało smakowała i tak wypiję, bo jestem pazerny na kawę, więc wiecie. No, także... Moje dziubaski. Nie wiem, ile czasu mnie nie będzie. No dzisiaj to wiecie, tylko ten film. Jutro to pewnie też wszystko odpada, bo to będę jeszcze na tych lekach, tak wiecie. Dopiero będę pewnie się regenerował. Pojutrze? No nie wiem. Nie wiem, ciężko jest mi powiedzieć. Nie chcę strzelać, bo postaram się wyleżeć, tak? Wezmę te wszystkie prochy. Ja potrzebuję szybko wrócić do siebie, bo no mówię, chałupa jeszcze do wysprzątania przed świętami. No ja nie lubię bytować na zwanym L4, bo to ci ucieka, no taka jest prawda. Poza tym też nie lubię zbytnio zawodzić ludzi, a wiemy, że jak się w pracy daje taki dokument, znaczy daje, teraz to przesyłają, to wiadomo, że pracodawca też jest wtedy jakoś tak trochę pokrzywdzony, bo nie ma tego człowieka. Dlatego ja nie lubię być zawodny, ale też nie lubię za mocno się poświęcać. Już czasy poświęcania, jak już jesteśmy w tym temacie, to mogę powiedzieć. To był 2012 rok. Też chodziłem chory do pracy i wtedy w ogóle jakoś tak dużo pracowników nie było. Bo to wiecie, był taki sezon, że no, choroby były. Normalna sprawa. I chodziłem do pracy. I no wtedy też i do szkoły w ogóle. I
No w końcu, a no jeszcze tak mówi pracodawca, no mam nadzieję, że ty nie pójdziesz. Nie, ja mówię, nie, no postaram się nie. I chodziłem, 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 aż któregoś dnia w domu o 6 nad ranem, jak szedłem do łazienki, po prostu padłem do przedpokoju. Takie omdlenie dostałem czy coś. No i skończyłem na SOR-ze w szpitalu. Cały dzień spędziłem, Boże, cały dzień. O 6 padłem na przedpokoju, no to nie wiem, pewnie coś około 7 byłem już na SOR-ze. I jak to się nazywa? No cały dzień tam spędziłem, no pobrali mi tutaj wszystko, tak? Porobili EKG, nie EKG i w ogóle. Wtedy pierwszy raz się w ogóle spotkałem z takim chamstwem pani, nie wiem, to była pielęgniarka, czy kto to tam był, bo wiecie, oni przyklejają na EKG takie te metalowe, takie nie bomby. A potem podeszła, oderwała wszystkie, ja z tym razem stałem, no aż usiadłem, bo byłem tak obolały, wiecie, gorączka robiła swoje, a wiemy doskonale, że gorączka jest, to całe ciało boli. Normalna sprawa, a ta podeszła, pociągnęła, no to mówię, aż usiadłem z tego wszystkiego. I cały dzień leżałem na tej leżance, na tej obserwacji. I Boże, wiecie co, ja tam przeżyłem, nie chciałbym chyba w szpitalu wylądować. Znaczy nie to, że ja mówię, że to ci ludzie byli tam niewłaściwie, no bo byli tak. Była pani starsza, która ciągle robiła takie coś, o Jezu, o Jezu, o Jezu, i o Jezu, o Jezu, o Jezu. Wiecie, ja przez cały dzień to słuchałem. Naprawdę, znaczy no kobieta by mnie cierpiała, więc normalna sprawa, natomiast no, mnie to dobijało dodatkowo. Na dodatek naprzeciwko mnie, tylko ja nie powiem, czy to był Ukrainiec, czy Rosjanin, dlatego że ja średnio ich rozpoznaję. Może wizualnie, ale po tym ich języku to ja tam ciężko. Nie? Tak jak koreański, chiński, ja też tam ich mylę zawsze. No i ten ktoś, ten pan sobie leżał, słuchajcie, na łóżku naprzeciwko mnie i cały czas gadał przez telefon. No cały czas napieprzał przez telefon, słuchajcie, po prostu głowa mała, po tym swoim języku oczywiście. Tam pani stękała, tutaj pan gadał, tutaj ktoś tam też jakieś dźwięki dostał, wydawał. W międzyczasie, już tam wiecie, też głowa mnie bolała, mięśnie mnie bolały i wszystko. Przyszedł pan ksiądz. Nie wiem sobie po co on tam przyszedł, po prostu przyszedł sobie. Po prostu przyszedł sobie. I tak podszedł do mojego łóżka i tak mówi, a co tu przedszkole robi? A ja mówię, proszę księdza, to jeszcze nie ostatnie namaszczenie, spokojnie. Mam nadzieję, że się stąd wyjdę. I wiecie co, że ja tak się bałem, że oni mnie tam zostawią. Ja mówię, matko, bo mówię, mam nadzieję, że oni mnie tam nie zostawią. No i potem na koniec dnia, to było po 19, zostałem poproszony do takiego małego gabinetu. I tam była pani doktor, która miała wszystkie moje wyniki. No i taka była decyzyjna w mojej osobie, że jakby w sprawie mojej osoby. I ja mówię, pani doktor, mówię, mam nadzieję, że tutaj nie zostaje. Ona mówi, nie, jedzie pan do domu, ale mówię, że ma pan silną tą anginę. I wyniki by panu wyszły bardzo słabe, więc mówię, no trzeba jechać do domu, się kurować i nie ma opcji wstawania. I wiecie, że ja wtedy byłem na L4 i naprawdę prawie całe 2 tygodnie spędziłem w łóżku. No naprawdę to było straszne. Ja powiedziałem, że więcej do takiego stanu się nie doprowadzę. Wiecie, byłem młody, głupi, wiecie, też coś mi zależało na pracy. Też nie chciałem zawieść pracodawcy, a na dzień dzisiejszy to powiem tylko tyle mam, to już nie będę mówił brzydko gdzie. Więcej się poświęcał nie będę, już raz się poświęciłem, prawie się źle skończyło. Więc tak to wyglądało. No także teraz dzisiaj też postawię na kurowanie, jeszcze trochę mam wizytę. Niestety idę do jakiejś obcej pani, no mojej jak zwykle. Mam wspaniałą panią lekarz, tą internistkę swoją rodzinną. Jest po prostu świetnym specjalistą, ale jest tak trudno dostępna. Znaczy ona jest codziennie przychodni, tylko ma tyle pacjentów, że się do niej dokopać to po prostu graniczy z cudem. Czasem ostatnio na przykład ja mi dzwoniłem, bo tam potrzebowałem co innego załatwić. Byłem 19 w kolejce. Jak się już dodzwoniłem, to usłyszałem, że nie ma numerów. Ja mówię, to ile tych numerów wy macie, że ja bym 19, to nie chce mi się wierzyć, że wszystkie 19 osób przede mną, czy tam 18, to wszyscy do tej mojej pani doktor się, no bez przesady. Ale że oni wyciągają też numerki na przyszłość, tam na jakieś dni, nie? No i tak jak wczoraj zadzwoniłem, że chciałbym do tej swojej właśnie wyciągnąć numerek, tak też naprzód, na dziś, nie? O, to dopiero na za tydzień. Pani, na za tydzień, to ja się nie mam numeru tyle czasu męczyć. Niech da mi tam specyfiki, to już poszli do jakiejś innej, jakaś nowa w mojej przychodzie, więc nie wiem.
Zobaczymy, kto to jest. Dobra, dziubaski, idę wynieść zapach, bo pięknie pachnie, mimo tego, że zatoki zawalone, to go czuć. Ale mówię, zbyt mocno podobny do tych klasycznych. Więc, no, cóż mogę powiedzieć. Poproszę o ławeczkę, będzie mi bardzo miło. Tam te moje czyściochy, które chciały ze mną sprzątać vlogmasowo, to nie czekajcie, tylko róbcie sobie, żebyście potem nie zostali z ręką, wiadomo w czym. Bo to święta już bliziutko. I co ja mogę wam powiedzieć? No tyle, jesteśmy w kontakcie. Będę za 2 dni, za 3 może, nie wiem. Ale przyjdę, się nie martwcie. Z testem białej rękawiczki przyjdę. Żeby sprawdzić wasze tam ogarnianie. Dobra, dziubaski, trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska, pa.